Cześć, witajcie ze strony Hexagon, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam najlepsze figurki LEGO z horrorów oraz różnych creepypast. Jeśli film wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo lecimy po 900 subów do końca roku, a już bez dłuższego przedłużenia zapraszam was na film. Minifigurki z filmu Śnienie. Mimo że są one wykonane z części dostępnych w LEGO, wyglądają one naprawdę ładnie i przypominają bohaterów z filmu. Pennywise z filmu To. Wygląda naprawdę świetnie, ma on customowe zrobione ubranie, tak samo jak ten taki chyba kołnierz. Nadruk na twarzy jest też całkiem fajny. Bardzo podoba mi się to, że elementy zostały tutaj wykonane w 3D. Siren Head. Tą postać zna każdy. Z LEGO jest naprawdę wiele wersji. Niektórzy robią miniaturową, niektórzy dwa razy większą niż w minifigurki, a niektórzy to w ogóle... No tak średnio bym powiedział. Ale ta najbardziej przypadła mi do gustu. Postać naprawdę jest bardzo ładnie wykonana. Tutaj, jak podobnie przy Siren Headzie, nie są to do końca figurki, ale po prostu musiałem to umieścić na tej liście. Dokładnie to Brickheadsy. Od prawie mamy Jasona, później Michaela Myera i Freddy'ego Krugera. Najbardziej podoba mi się, jak została wykonana twarz właśnie Freddy'ego Krugera. Więc to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że to wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. A ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!